Siemano wszystkim, z tej strony Farrelly, witam w pierwszym poradniku z Jurassic Survival. Dzisiaj pokażę Wam, jak szybko wbić poziom, a przy okazji zebrać dużą ilość surowców na zbudowanie naszej nowej chatki. Serdecznie zapraszam! Na samym początku, aby wbijać szybko poziom, polecam sobie wykupić w zakładce BOST, na przykład jednodniowy lub trzydniowy ex-boster, jeżeli chcemy naszą postać wykoksić. Następnie potrzebujemy stworzyć kilka narzędzi. Do ich przygotowania będzie nam potrzebny palm log, stone, bamboo oraz plant fiber. Teraz sprawdźmy, jak przygotować te narzędzia. Aby szybko poekspić, wymagane są dwie siekierki, czyli je sobie stwórzmy, jedną i drugą. Super. Następnie potrzebujemy pickaxe'a. Raz i dwa. Ja miałem prędzej przygotowane rzeczy takie jak palm log, stone, bamboo i plant fiber. Wszystkie te surowce możemy dorwać na strefie, w której się respimy na samym początku gry, także nie ma z nimi najmniejszego problemu. Następnie potrzebujemy jakąś broń, którą możemy zadać atak przeciwnikowi. Do tego jakieś kilka rzeczy do leczenia. Ja sobie jeszcze dodatkowo wezmę steki, bo gdzieś tutaj mam. Okej, jeszcze mam 10 steków. Te rzeczy, które mi są niepotrzebne, odłożę. Weźmy ze sobą jeszcze jakąś wodę, żeby nasza postać nam nie marodziła po drodze. No i to jak na razie tyle. Także wyruszamy za zieloną strefę. Do wyboru mamy 3 strefy. Każda jest oznaczona symbolem czaszki. Wiadomo, jedna czaszka to jest lżejsza strefa, w której znajdziemy mało drewna, średnio kamienia, średnio metalu, no i jedną skrzynię prawdopodobnie. W strefie z dwoma czaszkami już znajdziemy więcej kamienia i metalu, a w strefie z trzema czaszkami znajdziemy bardzo dużo drzewa, średnio kamienia, no i średnio metalu. Na początku my wybierzemy sobie strefę tą najłatwiejszą. Klikamy Run. Następnie Enter. Po czym spotykamy na tej strefie dinozaury. Aby zaatakować dinozaura i nie dać się zabić, musimy się do niego zakraść. Najlepiej przycisnąć przycisk koło naszego noża po prawej stronie. Następnie musimy zwrócić uwagę, w którą stronę dinozaur jest odwrócony. Najlepiej, żeby był tyłem do nas odwrócony, wtedy nas nie zobaczy. Velociraptor na przykład. Ok, podchodzimy, wciskamy atak i w tym momencie zadajemy mu damage około 60, kiedy się zakradamy. Musimy tak powoli wyeliminować wszystkie dinozaury na naszej strefie. Dobra, tu jest taka większa grupka trochę. Jeszcze mamy dodatkowo tygrysa szablozębnego. Okej. Teraz się zakradniemy. Ten stoi przodem, a ten tyłem. Kurczę, ten mały... Ajajaj, właśnie to miało tak nie być. Miałem dużego od tyłu właśnie zaatakować, a małego od przodu. Dobra. Później pozbieramy lota. Następnie idziemy wyeliminować tą niżej grupkę. Dobra, Velociraptor jest pierwszy. Dobrze, teraz się zdążymy uleczyć. Super. I został nam jeszcze jeden z tej grupy. Dobra, leży. Teraz możemy sobie kroku trochę przyspieszyć i zobaczyć, gdzie są jeszcze pozostałe dinozaury. Jest jakiś jeden na mapie, ale on jest do nas odwrócony przodem. Musimy go obejść w koło. I kolejny stoi przy skrzynce, dobrze. Na początku może tego z dołu. Mamy mało życia, więc się uleczmy. 50, 65. Powinniśmy sobie dać radę. Okej, leży. Tutaj widziałem jeszcze, że po drodze gdzieś rosło mango, które możemy sobie zerwać i zawsze sobie podciągniemy trochę życia. Use. Okej, przerzućmy sobie resztę puszek. Teraz musimy wyeliminować jeszcze tutaj dwóch, trzech. Okej, ten mały to jest light. Ten właśnie nas zobaczył, to jest najgorsze, jak nas zobaczy. Nóż mi się kończy i co, na pięści musimy walczyć niestety. Otworzymy sobie teraz skrzynkę i zobaczymy, czy coś przypadkiem nie będzie w tej skrzynce, co nam może pomóc zabijać dinozaury. Okej, open.
Nic się do nas nie zbliża, nic, super. Co mamy? Apteczkę, trochę metalu, możemy wziąć sobie, ubrać na razie siekierę, ma zawsze więcej damage'a. Chyba, że zrobimy sobie spirka, potrzebujemy dwa kamienie, bambusy, no i kawałek kłody. Bambus leży. Kłoda leży. Tylko jeszcze kamyczka nam brakuje, gdzie jest kamyczek? Mamy kill off, jest kamyczek. Okej, okay, skraftujmy sobie spirkę. Najlepiej się przygotować prędzej i mieć te wszystkie rzeczy. Jeszcze jeden kamień wymagany, dobra. Tutaj leży, super. Craft. Okej, okay. Możemy sobie teraz spirkę ubrać. Ile ona ma ataku? 10, a siekiera? 7, dobra, to spirkę ubieramy. I idziemy się zakraść do kolejnego. Tak musimy wyeliminować wszystkie dinozaury na mapie. Super, poziom nam wskoczył, czyli mamy punkt odniesienia pierwszy. Mamy poziom 15, zobaczymy jaką ilość expa uda nam się osiągnąć na tym biomie. Pamiętajcie, żeby nie lurować dużo potworów naraz, tylko pojedynczo, najlepiej się zakradać. Wtedy dostaniemy mniejszy damage i stracimy mniej rzeczy do leczenia. Tu mamy czysto. Zobaczymy jeszcze trochę lewo w dół. Jeszcze jest jeden, możemy się zakraść do niego. A, ten malutki, okej. No i spłoszył jeszcze nam do tego zebrę. Możemy przy okazji, jeżeli nie mamy życia, zabić sobie zebrę. Zebrę zabijamy również skradając się. Pyk, pięknie, leży. Bierzemy boczek. I uciekamy. Dobra. Teraz drugim krokiem, który musimy wykonać podczas szybkiego ekspienia, jest otworzenie wszystkich skrzynek. Ponieważ lecą fajne, ciekawe rzeczy. Gdzie jest jakaś pierwsza skrzynka? Tu nie ma. Tu sobie przebiegniemy przez wodę. Jest pierwsza skrzynka. Dokładnie torba to jest. O, jeszcze tygrys się trafił, jeden. Także musimy być czujni, bo czasem te potwory się respią. Co ja mamy? Trochę metalu. Jakiś kondensatorków. Okej. Okay. No i jest skrzynka. Teraz sobie wszystkie rzeczy, które nam są niepotrzebne, a chcemy później ze sobą zabrać, odłóżmy tutaj do skrzynki. Wody się jeszcze możemy napić. Zjedzmy sobie jedną kanapeczkę. Wow, 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 wow! Jak widzicie, może ktoś nas po drodze podhaczyć. Roma. Ma bardzo szybki kastet. Mam nadzieję, że uda mi się przeżyć jeszcze. Jego atak. Dobra. Sprawdźmy, co mamy w plecaku. Nie mamy już nic do jedzenia. 21 HP. Zjemy sobie szybko. Dobra, nie widać go. Super. Musimy uważać na innych graczy. Bo bardzo łatwo mogą nas podhaczyć, kiedy patrzymy w skrzynkę i mamy wszystko zasłonięte. Ok, to była ta skrzynia. To sobie weźmy i zapomniałem, żeby to wsadzić sobie w rękę, w razie czego. Ok. Możemy zaczynać nasze szybkie ekspienie. Na razie zbieramy sobie po każdym itemie, który znajduje się na tej mapie. Czyli weźmy na początku sobie plant fiber. Ok, jedną sztukę. Jedną sztukę bambusa. Zetnijmy sobie drzewo. Dodatkowo jeszcze mamy nasiona. Ananasa. Oraz palm log. Dobra. Teraz musimy sobie wziąć kamień, podnieść jeden. Super, mamy kamień. Teraz musimy sobie podnieść iron. Dokładnie go wykopać. Super, trzy sztuki. I coś jeszcze mieliśmy wziąć? To chyba na razie tyle. Teraz wchodzimy w nasz plecak. Klikamy na plant fiber i dajemy taki żółty przycisk split. Dzięki temu nam się te itemy rozdwajają. O, atakował nas właśnie. Dobra, super. Leży. Robimy tak samo z każdym itemem, z logiem. No i możemy zrobić jeszcze tak samo z ironem. Następnie mamy w lewym dolnym rogu przycisk auto, który klikamy.
i postać sama chodzi i zbiera za nas rzeczy. Za każde uderzenie zwróćcie uwagę, że dostajemy po 20 expa. Ja w tym momencie dostaję 20 expa, ponieważ jestem na boście, a wy będziecie dostawać po 10. Zbieramy itemy tak długo, aż zapełni się nasz plecak. Kiedy wydropimy sobie mango, możemy je zjeść, żeby podnieść naszą witalność. Kiedy popsuje nam się narzędzie, możemy je śmiało sobie odbudować. Jak widzimy, na tej strefie znajduje się więcej kamienia niż drewna, dlatego będziemy potrzebowali więcej pickaxe'ów. Klikamy craft i mamy kolejny pickaxe. Następnie wykonujemy tą samą czynność ponownie. Klikamy z lewej strony auto i nasza postać chodzi i sama expi. Tak właśnie oto tym sposobem wbiliśmy szybko poziom. Następnie możemy się wrócić po nasze itemki, które zostały w skrzyni. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przydał. Mam nadzieję, że ten poradniczek Wam się przydał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z Jurassic Survival. Trzymajcie się! Cześć!